Wyobraźmy sobie teraz taką szkołę przyszłości, gdzie są nowe technologie i nauczyciel, mądry nauczyciel od historii czy nauczycielka dowiaduje się, że Kornelię pasjonuje starożytny Egipt. Co wtedy taki nauczyciel może zrobić? No to wybierzcie ze trzy rzeczy, powiedzmy, prawda? No na przykład, niech będzie o czym? O piramidzie Cheopsa. Właśnie, no na przykład o tym fascynującym zagadnieniu, jak wtedy można było zbudować tak gigantyczną budowlę, prawda? Jak to było możliwe przy ówczesnych technologiach, bo jak na pewno wiesz, a może nie wszyscy inni wiedzą, oni jeszcze nie używali wozów z kołami. Takie rzeczy by się działy, prawda? Czyli pasje uczniów przy pomocy nowych technologii, no bo to wszystko byś znalazła w internecie, prawda? Te wszystkie informacje i mogłabyś zrobić jakąś super prezentację, by były wykorzystywane w edukacji. No, ja mogę zrobić w takim programie, w takim specjalnym programie prezentacji Prezi, mogę zrobić prezentację właśnie z tego. Tylko nie wiem, czy mi się uda. Czy uda mi się tam uzyskać jakieś źródła o tym. O, widzisz, i to jest taka ciekawa sytuacja, kiedy ty właśnie jesteś ode mnie osobą bardziej kompetentną, ponieważ ja z trudem zrobiłbym prezentację w PowerPoincie, a wiem, że Prezi jest strasznie fajne i bardzo mi się podoba, ale może się nauczę. Szkoda, że nie możesz mnie tego nauczyć. No, mogłabym pana nauczyć, ale no, z trudnością by mi to przyszło. Znaczy, no bo ja się nauczyłam tego szybko, no bo dzięki pani Kasi, to jakoś się udało. Tak, pani Kasia ma córkę, córka się pierwsza nauczyła Prezi. A później potem, nauczyła nas. Potem pani Kasia się nauczyła Prezi, potem z córką zrobiła poradnik o Prezi i dziewczynki się nauczyły Prezi. Są fascynatkami Prezi w tej chwili. No właśnie, to jest ta ciekawa sytuacja, prawda, kiedy szkoła, kiedy uczniowie czy młodzi ludzie są bardziej kompetentni od swoich nauczycieli. I to jest, czyli są jakby w czymś lepsi, prawda? I to jest, i to wymaga, nigdy tak nie było, prawda? Nigdy tak nie było wcześniej. Zawsze nauczyciele byli mądrzejsi od uczniów. A teraz pod pewnymi względami wasze kompetencje są większe niż ich. A za parę lat to się jeszcze bardziej ta różnica stanie wyraźniejsza. No i to jest wielkie wyzwanie dla edukacji, ponieważ no kiedyś się tak było tak, że nauczyciel przychodził, opowiadał o tam coś o geografii, o fizyce albo o historii. No uczniowie mogli ewentualnie coś więcej na ten temat przeczytać albo być nawet znać się na różnych rzeczach, ale generalnie on miał nad nimi wielką przewagę. A teraz jest często tak, że pod pewnymi względami w sprawie tych nowych technologii uczniowie mają przewagę, i mogą też na przykład bardzo szybko różne informacje zdobywać i znajdywać, prawda? Co to jest wywiad? Wywiad to jest to, co w tej chwili robisz ze mną. To znaczy, to polega na tym, że zadaje się jakieś pytania, oczekując odpowiedzi na te pytania. I że to jest przeznaczone do jakiegoś użytku medialnego, prawda? Czy są jakieś rodzaje wywiadów? Jeśli tak, to jakie? Czym się one różnią? Po pierwsze, są wywiady dobre i są wywiady złe. I wywiady dobre to są takie wywiady, w których osoba, która zadaje pytania, jest naprawdę
szczerze zainteresowana uzyskaniem odpowiedzi. Krótko mówiąc, wywiad może być dobry tylko wtedy, jeżeli osoba pytająca naprawdę chce się czegoś dowiedzieć od tej osoby, z którą rozmawia. I ja mam takie wrażenie na przykład, że w trakcie naszej rozmowy były takie momenty, kiedy to, co ja mówiłem, was w ogóle nie interesowało. Ale były też takie momenty, kiedy to, co mówiłem, was interesowało. Dobry wywiad, żeby wywiad był dobry, to ten dziennikarz, tak, bo wy w tej chwili występujecie w roli dziennikarza, musi naprawdę chcieć go przeprowadzić. To jest tak jak ze wszystkim w życiu. Żeby coś się udało, trzeba tego naprawdę chcieć. Nie robić tego dlatego, że na przykład ktoś kazał, albo że wypada, albo że chciałoby się czymś pochwalić, albo jeszcze z jakichś innych powodów, bo to wtedy nie będzie dobre. Dobre będzie wtedy, kiedy się tego naprawdę chce, kiedy coś was naprawdę interesuje. Także żeby był wywiad dobry, muszą się spotkać dwie rzeczy. Zainteresowania tej osoby z rozmówcą, prawda? I z tym, żeby ten rozmówca coś miał do powiedzenia na ten temat. Takie wywiady zdarzają się w życiu już nie tak bardzo często. Takie naprawdę wywiady, w których coś ważnego zostanie powiedziane i w takich wywiadach bardzo często ta osoba, która odpowiada, sama dla siebie odkrywa różne rzeczy. Do zobaczenia, do widzenia. Pozdrawiam bardzo i dziękuję.